Piękna bramka strzelona przez kapitana. Trener wie, że wybrał właściwego człowieka do właściwej roli. Obejrzyjmy tę bramkę ponownie z innego ujęcia kamery. Jak zareaguje arbiter? Podyktuje rzut wolny z pewnością, ale czy nie sięgnie po kartkę? Nie wahał się arbiter i sięgnął po żółtą kartkę. Na powtórce widzimy wyraźnie, że był tutaj faul. Tak, nic dziwnego, że sędzia przerwał grę. Zmusił go do wysiłku, ale świetna obrona. Ten strzał był naprawdę dobry, ale bramka zachował się fantastycznie. Dobrze, udane, czyste odebranie piłki. Ależ niesamowity atak obrońcy. Suarez. Strata w środkowej strefie boiska. No, udało się przejąć. Się pokazał. Jest okazja! Dobra okazja! Jest gol! Gwizdek sędziego. Jaka będzie kara? Widać, że jest załamany na tym niecelnym strzałem. Na czystej pozycji. Marquisio. Czy to wykorzysta? No strzela! Ależ wspaniała bramka. Mamy powtórkę bramki. Ich przewaga zarysowuje się coraz wyraźniej. Tym golem chyba pogrzebali już szanse rywali, nawet na remis. Najwyższa pora, by po utracie kolejnej bramki rywale się obudzili. Próbuje wślizgiem. Kiepskie zagranie i rywale wznowią zaułku. Zagli. Nie poradził sobie teraz z obrońcą i w efekcie jest poza linią. Gervinho. Odzyskali piłkę w środku pola. Czy to wykorzysta? Strzela! Uderzenie na bramkę, ale niestety niecelne. Cała ławka rezerwowych poderwała się z miejsc.
Marquisio. Czy to wykorzysta? No piłkę odebrał i stracił. Podniesiona chorągiewka, spalony. Jose Enrique. Huddleston. Neymar. Hernandez. Pierwsza to jednostronna połowa meczu poza nami. Jest 3. Sędzia rozpoczął drugą połowę tego bardzo jednostronnego spektaklu. Może się z tego rozwinąć ciekawa akcja. Brawo, interwencja na najwyższym poziomie. Jak wykorzystają z takiego miejsca, padają bramki. Szybko rozpoczęli rzutu wolnego. Czy to wykorzysta? Odebrał piłkę czysto, ładnie. Ależ walka o piłkę. Patryk Ebra. Przy piłce Tevez. Rozejrzał się, nie chce grać sam. Strzela! Przegrywają jedną bramką mniej. W jego wykonaniu, gdy spoglądamy na powtórkę, wygląda to dziecinnie prosto. Tak, ale on widać wie, co robi. Przechytrzył całkowicie bramkarza. Wspaniały był ten strzał. Można w nieskończoność oglądać takie bramki. Wejście wślizgiem. Suarez. Niecelne podanie i będzie aut. Ależ jest zmęczony. Najwyraźniej powinien go ktoś zmienić. Piłka poza linią boczną. Za moment wznowią z autu. I będziemy mieli wrzut z autu. Czy to wykorzysta? Obronił, ale piłka na boisku. Piłkarz nadal leży na murawie. To mi wygląda na naciągnięty mięsień. Nie może. Może być inaczej. Rzut rożny. Trener wykorzystuje rezerwowego. Gareth Bale. To zmęczenie z pewnością wpływa na jego poziom gry. Myślę, że powinien być zmieniony. Czy to wykorzysta? Gareth Bale. Lubi grać na granicy spalonego, ale powinien bardziej uważać. Jervinho. No piłkę odebrał i stracił.
przy piłce Tevez. Znalazł się na czystej pozycji. Szkoda, że jest spalony. Mielibyśmy bramkę. Świetnie przewidział to zagranie i przejął. Czyt oddaje strzał. O la la, jaka bramka! Wynik mówi wszystko. Kolejna stracona bramka z jego winy. No, ten wynik mówi nawet więcej. Grają bez bramkarza. Nie minę się z prawdą, jeśli powiem, że jest to bardzo jednostronny mecz. Pytanie, czy utrzyma się przy piłce? Tak, ładnie przejął tutaj na skrzydle. Strzela! Brawo! Gol! Spójrzmy na powtórkę tej bramki, która nie daje już szans rywalom. Musiałoby się stać coś niesamowitego, aby mogli zremisować w tym meczu. No, nie mają dzisiaj zupełnie litości dla rywala. Efektownie chciał to zrobić, ale nie wyszło. Powinien dośrodkować. Uderza! Był, gdzie być powinien. Halston. A teraz Tevez. No, brawa dla bramkarza. Popisał się znakomitym wyczuciem. Wywrzeć presję na napastniku. To jest cel bramkarza. Dobrze się pokazał. Będzie strzelał, ależ wspaniale. Wznowią grę rzutem rożnym. Łówkuje. Aj, jaka szkoda. Nie udało mu się dosięgnąć tej piłki. Starał się jak mógł, ale to podanie było odrobinę za wysokie. Zdecydował się na strzał. Teraz przy piłce Tevez. Niewiele do końca i będzie rzut wolny po faulu. Dobrze w pole karne. Interesująco zapowiada. Ale świetna pozycja. Jest szansa. Ależ wspaniała bramka. Nie po raz pierwszy w tym meczu potwierdzają swoją dobrą postawę. Teraz nikt już nie powie, że ma wątpliwości, komu należy się zwycięstwo. Tym trafieniem całkowicie odebrali nadzieję rywalom. Niewiele czasu do końcowego gwizdka sędziego. Nie widzę szans na zniwelowanie tej różnicy bramkowej. Piłce Tevez.
pogrążyli swoich rywali, zwyciężając pewnie 6-1. O taki właśnie początek sezonu im chodziło. Trzy punkty i duży optymizm przed następnymi meczami.